Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. No ale nie do śmiechu mi, bo sytuacja jest bardzo poważna. Mimo, że kampania jest łatwa, no to jednak się tutaj porwałem troszeczkę z motyką na słońce. Tu trzeba już uważać. I na moją klęskę, jak widzicie, armia wraca tutaj zdziesiątkowana. Złożyły się kilka czynników. Po pierwsze, coraz to większe fale nacierających wrogów. No i moje też złe dowodzenie i to, że nie byłem przygotowany aż na taką ilość wrogów. Po tym, co było w poprzednich misjach, myślałem, że to będzie łatwe zwycięstwo, nic z tych rzeczy. W dodatku też troszkę za szybko chyba wyruszyłem. To zamczysko oczu jest praktycznie też niebronione. A tutaj mamy armię, która oblega nam tą naszą twierdzę. I obawiam się, że ją stracimy, bo nie wiem, czy uda mi się odbudować armię. Tutaj wprawdzie mamy regenerację i możemy tym spróbować powstrzymanie uzupełnienia, chociaż to nie wiem, czy damy radę. Raczej bym wolał inną akcję wywołać. To 357 tylko kosztuje. Raczej wolałbym, żeby on nie oblegał, ale no tego nie możemy zrobić. Mamy tylko jedną akcję. No nic, spróbujemy zrobić to. Dobrze, jest sukces. Niby, ale nie wiem, czy on potrzebowałby uzupełniać te straty. Może nie na swojej ziemi. No dobra. Ikona siły. Siła broni plus 5. Bitewny hymn. Czas odnowienia. To jest atak w zwarciu plus 40. Atak na garnizon rana. Damy to. Tu za nami szpiedzy obcych armii podążają oczywiście. I to nie jeden, dwóch. Łaska i Hołdeki oraz Fregnus. Nie mam za bardzo jak ich powstrzymać, chyba że tą czarownicą. Dobra, mamy nowe technologie. No jeźdźców niedźwiedzi niestety jeszcze nie mam. Damy koszty budynków po prostu. Ci troszeczkę się zregenerowali. No nic, podejdziemy jeszcze tutaj, ale będę chciał tutaj wejść i przegonić tych stąd. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, jak wygląda werbunek. Husarzy bym wziął. Ciężkozbrojni kozacy, pancerz, skuteczność przeciwko dużym wrogom. Tych potrzebuję po prostu. Dobra, będziemy uzupełniali straty. Wydaje mi się, że wejdziemy tutaj do tej armii, zawsze będzie trochę mocniejsza. Zobaczmy, co dalej będzie. Oj, idą na to zamczysko oczu wszyscy. Pewnie będą atakowali mury tutaj. Dobra, jak to wygląda? No w miarę są uzupełnione te straty, te jednostki. Zyskano rangę. Trzeba będzie próbować przegonić. Płyta. Nie, my nie mamy umiejętności. To ten dostał. Jedną. Rana nie możemy powstrzymać uzupełnienia. Specjalista. To jest plus 1%. No, damy ten bitewny hymn Tora.
No i zobaczymy. Tutaj... Dobra, spróbujemy ich, żeby zanim oni nowe... Spróbujemy ich przegonić stąd. Myślę, że damy radę wygrać to. Mamy jeszcze garnizon osady. Też został, zobaczcie, już... A, garnizon osady. Możemy, słuchajcie, niech SI kontroluje to. Dobra, pewne zwycięstwo. Ja zawsze lubię rozgrywać samodzielnie. No tak już jestem, niestety, więc teraz też sobie zrobimy, żeby samodzielnie rozegrać to. Gramy na otwartym polu, a SI będzie kontrolowało te, ten oddział garnizonu, więc będzie coś nowego. No dobra, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jak mamy rozstawionych tych naszych? W miarę dobrze. Ci z daleka mogą strzelać. Ci będą tutaj... Dobra. Spróbujemy strategię zastosować. Oni się ruszyli. No dobrze, stoją. Moglibyśmy naszych rozstawić tutaj. W tych... ukryć ich tu. I tak samo tych też ukryjemy tu. Tymi podejdziemy troszeczkę. To jest w ogóle... Ach, to są strzelcy. Źle ich rozstawiłem. Strzelcy muszą stać tu. Dobra, ogary chaosu. Wiecie co, ustawimy tych trochę z przodu bardziej. Ciężko zbrojni z włóczniami. Kozacy tu. No dobra. Teraz gdzie my mamy... Husarię tutaj. Jak to wygląda? O, ci atakują, dobra, ale... Dobra. Śnieżna pantera, dobra, niech ta ci dobrze, ci dobrze. Husarię damy tutaj. A ci na tych niech nacierają tutaj, na tą latającą. Czy my możemy ich trochę tutaj sponiewierać? Chyba możemy. Dobra. Na tych niech... Tych niech zaatakują. Dobra, ci stoją chyba... Nic nie robiąc. A tu się ładnie ustawimy tymi. Aha, dobra, to ci w tych... O właśnie, niech tutaj... Powinni ich zaatakować. Te latające, jak oni się nazywają? Furie chaosu. Dobra. A, to są SI niebieski, dobra. Chciałem ich zagarnąć, ale przecież nie można. Husaria. Musimy wspomóc tutaj tych. Dobra, nasza panterka. No, dodajmy naszym animuszu. Nie możemy, ale dlaczego? O, tutaj. Ten ma też wzmocnienie obszarowe. Dobra,
Kurczę, ci dostaną. O. Dobra, ci musieli uciec. Jak wygląda nasza. Okej. No tak wyglądają. Może te bitwy należałoby korzystniej rozstrzygać, gdybyśmy walczyli automatycznie, ale tak się nie nauczę po prostu. Lepiej je rozgrywać. No straty nasze nie są duże. 135 zginęło i możemy zażądać okupu całkiem dobrze. Niestety on przeżył. Trzeba byłoby za nim pójść, żeby go no całkiem zabić. Tak chyba zrobimy. A, mamy też próba, ukończona misja. Próba mordercy. Brosza śnieżycy, atrybut ukrycie. Jest to bierna umiejętność. Też sztandar. I atrybut. Zaraz porozdzielamy te punkty. Dobra, spróbujemy go przydzielić punkty. A, niedźwiedź bojowy. No to bierzemy. A tu można było też heroiczną. Nie, dajemy niedźwiedzia bojowego od razu. I zobaczmy jeszcze. No nasza tutaj jest. Tymi byśmy walczyli, tymi. Dobra, zaatakujemy jeszcze go. Dobra, jeszcze jedną bitwę, żeby całkiem pokonać tego bohatera ich. Dużo nie zostało. Najważniejsze to będzie walka, ale to damy jeden na jeden. Te ogary chaosu to powinniśmy strzelcami zabić. Mamy strzelców, mamy tych łuczników, to damy radę. Zaczynamy od razu. Dobra, ten nasz może zaatakować od razu. Który to jest ich? Tu jest. On jest tutaj. Dobra. Śnieżna pantera. Ona jest w miarę dobra. Tych damy do przodu i tych damy do przodu tutaj. Mamy jeszcze. Tych i tych, dobra. Dobra, ci już strzelają. Jak to wygląda tutaj? Ci się schowali w tym lesie oczywiście. Dobra, jest tu. Dobra. Zora. Ten powinien pokonać bardziej tego, to się na nich nie rzuci. Czy my możemy zrobić to? Chyba możemy. Tu wystarczy zakończyć tą bitwę, oni zginą automatycznie, bo nie mają gdzie się wycofać, tak mi się wydaje przynajmniej, że powinni zginąć. Zobaczymy. Ha. A może i nie. Tak, zginął, także tutaj. Strać ich było bez sensu, bo właściwie nie powinno być tutaj tej opcji, bo przecież oni i tak giną. Zora dostała umiejętność, mobilność, prędkość, obrona w zwarciu. Dajemy to, mobilność. Ulepszenia budynków. Oj, piąty poziom. Dobrze.
No, całkiem sporo się tutaj zadziało. Dobrze, że się udało obronić ten... to zamczysko oczu tutaj. Dobra, wrócimy do fortu. Nie mamy za dużo funduszy, więc trzeba będzie się zastanowić. Ciężko zbrojnych na pewno damy. Strzelcy i husarze. Wydaje mi się, że ci ciężko zbrojni kozacy będą nam potrzebni, żeby udało się tamtą bitwę wygrać jakoś. Tych trzeba będzie jakoś tutaj pozabijać. Legion Gryfa żeśmy też odblokowali. I Legion Gryfa... To jeszcze nie miałem tej jednostki Legion Gryfa. To jest... Tutaj, to. No dobra. Zobaczmy, co oni potrafią. Pancerz i tarcza. Jednostka przeciwpiechotna. No nawet dobrze. Pancerz duży. Siła broni. Zobaczcie, ta... No ona jest pojedyncza. Ta śnieżna pantera ma dużą siłę broni, ale... Też nie jest za bardzo wytrzymała, niestety. Mam pancerz 20 zaledwie. Więc szybko ginie. Dobrze. Czy my możemy tutaj coś dodać? Koń bojowy. To się zawsze przyda. Dobra, no i cóż. Nie ma co tutaj robić. Ewentualnie zaatakować... Oj, nie możemy, bo nie mamy funduszy. Dobra, to koniec tury. Musimy uzbierać kasę, technologia. I zaklinacz niedźwiedzi dla jednostek jeźdźców niedźwiedzi. No nie mamy tych jednostek jeszcze cały czas. Worki z paszą, utrzymanie dla jednostek jazdy. To weźmiemy w takim razie. Land gives up its secrets. Son of Kislev. Zabójstwo z 54%. Może się uda. Oj, nie udało się niestety. Dobra, ale może spróbujemy tym zrobić zabójstwo. To tylko rana, ale 17% to szkoda mi kasy. Szkoda kasy na to. Dobra, ciężko zbrojnych cały czas werbujemy. Spróbujemy jeszcze raz. Ona... Gdzie ona jest? Ona jest gdzieś dalej. Zaraz. Musimy ją znaleźć. Zoja jest tutaj. To jeszcze raz zabójstwo. Może się teraz uda. Dobra, zabiliśmy tego Hołdeki. To dobrze. Ulepszenie budynku. Co my możemy wybudować? Zobaczmy w ogóle na plany, jak to wygląda. Tutaj jest rozwój już na 5 i ja bym chciał to mieć, ale 1500. Potrzebujemy więcej po prostu funduszy. Tu jest za mało kasy. Potrzebujemy jeszcze jednej tury, żeby zacząć tą rozbudowę po prostu. Dobra, a nasz bohater gdzie jest? Mamy 17. Poczekamy jedną turę, bo tak to nie zaczniemy budować. Blood and spoils. A, Mocar Morkar 8. Słuchajcie, pakt o nieagresji możemy zaakceptować. No i troszeczkę pobawić się w... pobawić. Zapomniałem w ogóle o dyplomacji. Dobrze, że oni sami się upomnieli. Mamy dyplomację chyba gdzieś tutaj, ale to po kolei. Najpierw...
Zobaczymy, mamy 2500. To możemy tą kryjówkę prochową zrobić, albo cesarską gwardię, piechota z mieczami, ale moim zdaniem lepiej ataki kolizyjne, przebicie pancerza. Co to jest za jednostka? Czy ona jest dobra? Nie wiem, właśnie. To jest artyleria oblężnicza. Ja tego nie potrzebuję właściwie, oblężniczej, tylko ja potrzebuję coś bardziej przeciwpiechotnej na tych dużych przeciwników. To wydaje mi się, że może... tych potrzebuję. A matecznik niedźwiedzi. No właśnie, jeźdźcy niedźwiedzi. Skuteczność przeciwko dużym wrogom. O, tych potrzebuję. Ale to jest 5000, to jeszcze nie mogę ich wykupić. Po prostu. Jeszcze nie mogę, jeszcze za szybko. Spróbujemy natomiast tą naszą bohaterką zabić łaskę. Nie można, szansa powodzenia zbyt mała. O kurczę, tamta jest po prostu z ata. A zobaczymy drugą, bo tutaj jest jeszcze jedna. Bo jest jeszcze łaska i Fergus. 4% też nic się nie da, niestety. Frozen Glory. Co tutaj biały kruk, słuchajcie, zmierza do nas znowu. Ale to jest już... Ożeż kurczę! Ależ duża armia nas tutaj nachodzi. Ale będzie ciężko się obronić. To tamta to była tylko zapowiedź. To dopiero jest armia teraz. No nie. Powiem wam, że to jest trudna decyzja. Zrobimy lekką pauzę. No dobra, jestem już z powrotem. I teraz, co my tutaj dalej musimy właśnie... Jak to by się obronić? Biały kruk tutaj nas zaatakował. Nie jest to... Płomienie centra. Płomienie. Przebicie pancerza. Płomień spaczenia. Dystansowe piesze potwory. Wyjce to są chyba jednostki latające. Umiejętności, tylko zaraz zobaczymy. Widzicie, tutaj można spokojnie sobie podpatrzeć na te wszystkie statystyki. A nawet odporność fizyczna budzi strach i demon. Ta ważna jest również, wiecie, powiem wam, która cecha, ta 120 widać, ta przy tym ikonce, ona oznacza masę danej jednostki, ich jakby ciężar, wagę, rozmiar jednostki właśnie i widać porównanie obecnego rozmiaru z maksymalnym możliwym. Mhm. Wraz z upływem czasu jednostki będą się uzupełniać, przebywając na własnym terytorium lub będąc w określonym stanie. Masa 700. Masa jednostek ma wpływ na kolizję i taranowanie przeciwników właśnie. Ranga jednostki 3. Ranga jednostki 3. Biały kruk. To jest malutki ten biały kruk, a on pewnie jest czarodziejem. Rzuca zaklęcia, no właśnie. No ma sporo tutaj ukrycie, odporność fizyczna. Muszę, wiecie co, przejrzeć sobie to po prostu i to razem z wami, tylko ja wyłączę kamerkę, żebyście widzieli, bo tak pokazałem to, a nie wiem, czy było widać. Opuszczeni centra. Wytrwałość. Ukrycie, odporność na psychologię. Strach i terror inaczej i też szał. No właśnie, się zastanawiam, co to jest ten szał, a ten szał to jest wzmocnienie, bierna umiejętność. Obrażenia broni przebijającej, premie do szarży, atak w zwarciu. No i mamy tutaj ranga jednostki 2.
Koszty utrzymania to nas nie interesuje. Piechota z mieczami. I co na nich byłoby skuteczne? Nie wiem. Piechota z mieczami. No prawdopodobnie jazda na nich byłaby skuteczna, tak myślę. Teraz tak, niebieskie strachulce. To jest dosyć słaba jednostka, wydaje mi się, bo to jest ranga 1. Specjalna broń dystansowa, no to też nie jest to trudne. Wzniosłe strachulce, bariera. Jednostka posiada barierę, która będzie pochłaniać obrażenia aż do jej wyczerpania. Gdy jednostka nie będzie otrzymywać obrażeń, bariera się będzie powoli odnawiać. Maksymalna wytrzymałość bariery jest proporcjonalna do pozostałego zdrowia jednostek. Zobaczcie, właśnie tak to wygląda. To jest to, bariera. Niezła walka w zwarciu i płonące ataki. I to jest ranga jednostki, zdaje się, że 3. To jest trójka. Tak, to jest trójeczka, więc też trudna, trudny przeciwnik. Dobra. Różowe strachulce to jest słabsze, to jest dwójka. No też, natomiast rycerze chaosu, jazda. Co oni potrafią? To jest ranga jednostki, też trzecia. Umiejętności, ukrycie, budzi strach. Rycerze chaosu to jest też jazda. O, żeż dużo pancerz i tarcza, bariera. I to jest jednostka przeciwpiechotna niestety. Widzicie, jednostki przeciwpiechotne mają przewagę w walce z celami mniejszymi niż przeciętny koń. Tą przewagę może być premia do obrażeń w walce z małymi celami. I tu jest aż 4 takie jednostki przeciwpiechotne, no to tak słabo. Wyjce. Skuteczność przeciwko dużym wrogom. Latające potwory. Co my tutaj możemy chyba... Nie wiem jak ich pokonać. Ja tych ciężko zbrojnych kozaków zainwestowałem. A to jest właściwie... dobra walka na tych dużych wrogów. No to może... Bo tam tych jazdy troszkę jest. Obrona przed szarżą. Odporność na psychologię, jednostka hybrydowa. Zobaczmy, tutaj strzelcy jest dwójka, kozacy to jest jedynka. No tych kozaków to tam może by nawet ich kopnął. Legion Gryfa to jest jednostka trzecia, ale też nieduża właśnie, tylko 45. I też przeciwpiechotna. Husarze też przeciwpiechotna. I to jest skuteczna przeciwko dużym wrogom, ale no to tych dużych wrogów tutaj za dużo nie ma, no bo zobaczmy. Ci opuszczeni to jest piechota, to na tych byśmy mogli zaatakować, natomiast ci rycerze to już nie. Na tych rycerzy to już coś, gdzie może ci strzelcy byliby dobrzy. Dobra, damy strzelców tutaj. Bo więcej, no nie mam kogo właściwie teraz jeszcze. Damy jedną jednostkę strzelców, no i liczę na to, że damy radę się jakoś obronić przeciwko nim. Chociaż wiecie co, może byśmy tych strzelców dali... Dobra, damy ich więcej, tylko że no niestety nie możemy, bo nie mamy funduszy. Dobra. No nic. Zobaczymy, co się stanie. No tak, on zaczął oblegać. Możemy zaklinacza wziąć, bo już niedługo będziemy mogli. A możemy też koszty werbunku.
zmniejszyć. Dobra, na razie zmniejszymy koszty werbunku po prostu. No, tak niech będzie. Nikt nie przeszkadza. Dostępne ulepszenia budynku. Co my tutaj mieliśmy? To, królewski namiot. Nie, to, matecznik niedźwiedzi, ale to jest 5600 jeszcze, kurczę, dużo. 2500. Musimy poczekać. Kurczę, a wiem dlaczego. Jeżeli jest oblegana, to widzicie, nie możemy się... ludność tej oblężonej osady umiera z niedożywienia. Musimy ich po prostu pokonać. Bo inaczej nie damy rady, bo będziemy coraz słabsi. Mamy pyrrusowe zwycięstwo. Ja zrobię szybki zapis. Ten garnizon osady damy... zobaczcie, tak to wygląda. Jako kontrolę, nie będziemy nimi się zajmowali. My tymi powalczymy, no i spróbujemy. Mamy pyrrusowe zwycięstwo, ale może się uda. Także zapraszam was na długą bitwę. No, ten odcinek potrwa, myślę, że pod godzinkę nawet podejdzie. No, ale zobaczymy. Mamy przewagę w ilości wojsk, to na pewno. Ale czy będzie też przewaga w postaci naszej faktycznie na polu bitwy, to nie wiem. Siły są, można powiedzieć, wyrównane. Gdzie nasza armia sprzymierzona przyjdzie? Nie wiem, skąd oni przyjdą, bo nie widzę. Ale myślę, że gdzieś pewnie stąd. Chociaż tam jest chyba, nie wiem co to jeszcze, tu jest ten gar, może z tyłu ich zaatakują, może być też i tak. Dobra, jazdę ukryjemy, panterę też sobie ukryjemy gdzieś tutaj. I myślę, że tych bym też tutaj schować chciał, ale nie wiem czy się da. Dobra, to w takim razie tak zrobimy. Dobra, niech oni... tych natomiast trzeba dać tak, żeby... Dobra, ci muszą być tak. Tych ustawimy w taki sposób. Dobra. Co to jest za jednostka? Lodowa gwardia z mieczami. Oni też potrafią rzucać. Mogą stać z tyłu. Kozacy strzelają, więc za nimi. No i tutaj trzon tej armii to będą ci Sorka, gospodarz to tu. To jest chyba Zora, to damy ją tu bliżej. No dobra, ruszamy. Zobaczymy co tu będzie, oni schodzą na dół. Się ustawimy tak. Tymi też. Trochę się wystawimy. Fajnie byłoby tędy obejść, ale tu jest chyba już granica, tak, to jest już granica mapy. To tak nie da się. Myślałem na początek, że oni będą próbowali nas tu okrążyć jakoś. No może i nie. Dobra, poczekamy na nich, niech oni się zmęczą. Oni w ogóle idą do nas, czy tylko stoją? Stoją sobie. O, czekają na nas po prostu, aż my się ruszymy. Niedobrze. Spróbujemy przedrzeć się naszym bohaterem i ich trochę sprowokować. Mamy jeszcze tutaj... ci się dobrze schowali, więc nie będę nim wychodził. A
at the forefront. Onward! Over there! Tutaj strzelanie, są to zasięgi. Dobra, pójdziemy z tej strony. Gdzie jest ich bohater? Pewnie gdzieś z tyłu, tutaj jest. No, widzicie, tu się ruszył, bo zauważył naszych. Dobra, nie ma co dać się ostrzelać, więc musimy troszeczkę uważać, żeby tak nie za bardzo podejść. Rycerze, jazda. No nie chcą zaatakować mnie. Nie dają się nabrać na tą sztuczkę. No dobra, trzeba będzie podejść po prostu trochę. Ustawmy tą tutaj w lesie jednostkę. Może nawet i dwie byśmy dali. Najlepiej dać tą też tutaj. Legion Gryfa. Dobra, damy ten Legion Gryfa. On ma pancerz i tarczę, więc spróbujemy... No jakoś muszę, słuchajcie, tu tymi jednostkami podejść. No nie ma... Oj, to nie tak. Z shiftem też nie. Alt też nie. Jakoś tu było... Była możliwość ich przesunięcia. No, czekajcie. Też nie tak. No, ładnie. Wyszło mi się z gry. Alt, Ctrl, Shift, nic nie działa. Muszę sobie przypomnieć sterowanie bardziej. Ci właściwie nie mieli stąd wychodzić. Ci mieli się schować tutaj. No dobra, musimy ich przesunąć. Nie ma rady. Rycerze chaosu, tutaj na tych należałoby tą, bo to jest jednostka przeciwpiechotna, dobrze byłoby ich zaatakować, chociaż to jest duże zagrożenie, no ale jakoś się trzeba... przygotować do tej walki. No, niech ruszą w końcu. Szkoda, że nie mam żadnych machin takich oblężniczych. Dobra. Zejdziemy w dół. Do tego lasu. Dobra, chodźcie. Jesteście szybsi od nich.
Myślę, że komputer tutaj nam się uda wystrychnąć na dudka. Dobra. Dobra. No, tak. Jeszcze trochę. Będziemy w nich strzelali. Powinni... zginąć tutaj, tamci. Dobra. Husarzy, damy tu. To jest w ogóle jednostka latająca. Dobra, to spróbujemy ich... dobra, wycofać stąd w ogóle. O, tak jest, dobrze. No właśnie, tak pojedynczo, jak się udałoby ich ściągać, to jesteśmy w stanie tą bitwę wygrać. Dobra, dodamy trochę naszym tutaj animuszu. A ten Legion Gryfa trochę dostał. Mimo wszystko. Dobra, ci już ruszają. No dobra, tu musimy się jakoś przygotować na tą obronę. Tych troszeczkę musimy podciągnąć. No dobra, jest już walka totalna. Gdzie jest nasz tutaj? Ci na razie stoją, nie włączam ich do walki. Na razie ci... tryb dystansowy włączymy im, bo nie bardzo chcę, żeby oni zginęli. Dobra. To wygląda. Ci strzelają, ci chyba też. Dobra, ustawmy ich trochę bardziej. Dobra, puścimy naszą... dobrze byłoby ją puścić na jakąś jednostkę, bo to jest przeciwpiechotna. Na tą. Dobra. Dobra, jak to wygląda? Wszyscy walczą, raczej. Tutaj jest dosyć dobrze to zorganizowane. Na razie te jednostki są wolne, więc spróbujemy ich oskrzydlić po prostu. W ten sposób. Ta jednostka, gdzie ona jest? Tutaj. Dobra, biegnij tam. O kurczę, ten nasz zginie. No i ten też. Bo zostało tylko dwóch naszych.
właściwie to uciekł. Ci wyjce, no wyjce najgorsze są tutaj, będą nas atakować. No może tu się uda ich jakoś pokonać. Najgorsze, powiem wam, że tutaj z tymi mamy problem. Ale mamy jeszcze tutaj w odwodzie dużo jednostek. Dobra. Tych mamy. Dobra. Mam nadzieję, że to uda się wygrać. Ci doszli do siebie. O, bardzo dobrze. No mamy jeszcze sporo tych jednostek na szczęście, które walczą. Wydaje mi się, że tutaj można uderzyć w tego. Ten aż tutaj jest, ten nasz. Dobra, chodź tutaj. Kozacy. Dobra. No, ta jazda nas tutaj rozniosła trochę niestety. Ale ich jest niedużo, więc może się uda. Dobra, co my jeszcze mamy tutaj w odwodzie? Czy my możemy to puścić na tych? Możemy. Dobra, tu dodamy animuszu trochę. I wydaje mi się, że jeszcze któraś z tych jednostek też potrafiła coś, o ile mamy jeszcze ich. No, to była chyba bierna umiejętność. Nasz generał ucieka, to ta, Zoja, pewnie tak. Widzicie, tutaj ta jednostka nas po prostu strasznie nęka. Spróbujemy. Może się uda. Zaatakować tych po prostu, bo nas rozniesie. Dobra, ci. Musimy pokonać ich przywódcę. Spróbujemy go trafić w taki sposób. To musimy podejść po prostu. No, duże straty będą, chociaż tutaj jednostki jako takie, no jakoś tam przeżyły. Dobra. Aha, ci ciężko zbrojni tutaj jeszcze walczą. A gdzie jest w ogóle nasz to SI? Nie wiem, gdzie jest SI. Gdzieś powinna być armia sojusznicza, ale jakby nie wiem, nie widać ich wcale. Może nie dotarła na czas. Sobie teraz przypomniałem, że przecież miała być też armia sojusznicza. No dobra, wygraliśmy. Duża była walka, długa też. No, 49 minut nagrania, więc sobie na tym możemy przeanalizować tutaj, co żeśmy zrobili źle. No oni walczyli. Dużo nie ubili, nie zabili tych jednostek. No i gdzie błąd? Zobaczcie, ona 0, on tylko 5. Tutaj 66, to dobrze. Tutaj 48. Gwardia z mieczami, ładnie. Ale na przykład Legion Gryfa tylko 7, a w ogóle husarze tylko 2.
I ta śnieżna pantera zaledwie 5 zabiła, więc też słabiutko. Skarbiec bierzemy. Ci się wycofają. Można by było za nimi zahartowany wojownik, doświadczenie jednostki, żeśmy zdobyli. Kolejne poziomy. No, trzeba będzie poprzydzielać umiejętności i zaatakować tego naszego oponenta. Tylko najpierw... No ja nie mogę się ruszyć niestety chyba. No, tak, nie mam ruchu. On pewnie ucieknie i znowu nabierze siły. Dobra, ale to, słuchajcie, zrobimy sobie przydzielenie punktów, to sobie zrobimy już w następnym odcinku. Tak na spokojnie, bo już jest 51. minuta. Także wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części z Total War Warhammer 3 frakcją Kislewa, czyli prolog, poziom łatwy. Cześć.